Agregat uprawowo-siewny Bednar Effecta C12000 jest podłączona do ciągnika poprzez złącze IsoBus i współpracuje w tym wypadku z systemem IsoBus, nawigacją ciągnika John Deere. Dzięki temu mamy możliwość współpracy z protokołami takimi jak Task Control, Section Control, czyli rozłączanie sekcji, oraz Variable Rate Control, czyli zmiennego dawkowania. Tak wygląda ekran główny monitora, gdzie widzimy obroty wentylatora, prędkość. Prędkość możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, sczytywać albo z radaru, z anteny GPS, bądź też z systemu GPS traktora. Mamy również informacje o wydajności oraz o ciśnieniu na docisku redlic siewnych. Klawisze funkcyjne, w jakie jest wyposażony system, jest to informacja o bibliotece siewu. Mamy również informacje o wydajności, cząstkowej, którą możemy skasować poprzez wciśnięcie tego klawisza przez 2 sekundy, oraz o wydajności całkowitej, tak? Czyli mamy ilość zasianych hektarów, wydajność hektarów na godzinę, ilość wysianego materiału siewnego z każdego zbiornika osobno oraz czasu, jaki poświęciliśmy na dany wysiew. Mamy możliwość załączenia świateł roboczych. Mamy również podpowiedź do tego, co każda ikona znaczy. Co bardzo ważne jest, system jest w 100% w języku polskim. Dla serwisantów mamy również informacje, dzięki którym będą w stanie odczytać oraz pobrać określone informacje dla nich potrzebne. Kolejną funkcją, która jest dostępna w oprogramowaniu, jest opróżnianie zbiorników nasiennych, dzięki czemu mamy możliwość w komfortowy i łatwy sposób każdy z tych zbiorników pod każdym aparatem wysiewającym opróżnić. Tak jak powiedziałem wcześniej, pełna kontrola jest za pomocą elektrozaworów hydraulicznych, czyli składanie i rozkładanie odbywa się z monitora. Na głównym ekranie mamy również możliwość kalibracji. Co ciekawe, możemy kalibrować system pomiędzy dawką w kilogramach na hektar lub, jeśli mamy podany MTZ oraz zdolność kiełkowania, mamy możliwość również wybrania sobie ilości czy tam obsady nasion na metr kwadratowy. Tak jak i w ekranie głównym, mamy możliwość wejścia w bibliotekę siewu. Kolejną z istotnych rzeczy jest funkcja transportu drogowego, dzięki czemu w prosty i bezpieczny sposób możemy transportować maszynę po drogach publicznych. Co ważne, agregat siewny 12-metrowy Bednar Effecta CE12000 mieści się w warunkach transportu drogowego na zasadach podstawowych, czyli 3 metry szerokości i 4, i nie przekracza 3 metrów szerokości i nie przekracza 4 metrów wysokości. Kolejną funkcją są ustawienia siewnika. Mamy możliwość włączenia przedniego zbiornika, czyli możemy sypać nasiona tylko z przedniego zbiornika, możemy sypać nasiona tylko z drugiego zbiornika, z obu zbiorników jednocześnie. Możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, mieć inną dawkę dla każdego z tych zbiorników. Co ciekawe, możemy również skonfigurować siewnik w taki sposób, że czujniki przepływu będą ustawione indywidualnie, dzięki czemu na przykład rzepak możemy siać co 25 cm, możemy siać również inne rośliny w szerszych międzyrzędziach. Mamy również możliwość konfiguracji tworzenia ścieżek technologicznych, wyboru szerokości belki opryskiwacza, dołączania dodatkowych aparatów ścieżkujących. Na lekkich glebach mamy również możliwość, co jest nowością, zmiany kąta pracy całej tylnej belki siewnej, dzięki czemu koła robocze traktora, przepraszam, siewnika, mogą być podniesione nieco ponad poziom gruntu. Tak jak powiedziałem wcześniej, siewnik jest wyposażony w task kontrolera, w section kontrolera, również dla ciągników, które są wyposażone w
w programowalny joystick jest możliwość zastosowania auxiliary control, czyli dopisania określonych funkcji do klawiszy na takim joysticku. Operator ma również możliwość wejścia z głównego ekranu w ekran Work, gdzie bardzo ładnie jest pokazana dawka w kilogramach na hektar, numer przejazdu, w którym obecnie się znajdujemy, prędkości robocze wałków wysiewających, poziom zapełnienia zbiorników nasiennych, wskazanie, które sekcje są rozłączone, jak również który znacznik obecnie jest rozłożony. Funkcje, w które wyposażony jest siewnik, to między innymi możliwość ominięcia słupa na polu, czyli w tym wypadku po aktywacji tej funkcji składa nam się tylko znacznik. Mamy możliwość blokady przejazdów, na przykład przy pracy na uwrotnikach, przejazd minus jeden, kiedy przez przypadek podnieśliśmy siewnik podczas pracy, oraz wybór znacznika lewy, prawy. Możemy również opuścić oba znaczniki jednocześnie, bądź tak jak w tym wypadku, podnieść oba znaczniki i pracować na systemie prowadzenia automatycznego, czyli GPS. Wszystkie funkcje ustawień regulujemy sobie elektrohydraulicznie, tak jak powiedziałem wcześniej, dzięki tej funkcji, czyli ustawienia hydraulicznego. Mamy możliwość zmiany docisku skrzydeł bocznych, mamy możliwość regulacji docisku redlic wysiewających, zmiany kąta poziomowania belki siewnej, zmiany głębokości siewu oraz zmiany głębokości pracy przednich elementów uprawowych. Kolejne bardzo fajne funkcje, w które jest wyposażony ten siewnik, to między innymi regulacja czułości czujników przepływu, jak również kontrola tych czujników przepływu dla każdej redlicy z osobna. Poza tym mamy funkcję, tak zwaną funkcję wymoczysko, czyli jeśli mamy mokry kawałek pola, pomimo tego, że siewnik jest podniesiony, ten siewnik sieje. Gwarantuje nam to, że ten areał, ten kawałek pola zostanie obsiany, natomiast nie zakopiemy się siewnikiem, tak, że tak powiem, nie utopimy się w polu. Po wciśnięciu tej funkcji mamy możliwość rozłączania sekcji wysiewających po kolei od lewej bądź też od prawej strony ręcznie. Ostatnią rzeczą, jaka jest dostępna, to zmiana dawkowania według wartości, jakie chcemy przyjąć, czy będzie to co 10%, czy co na przykład, czy co 5%.